Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować taki trik związany z odtwarzaniem na YouTube. Czasami pojawia się taki błąd, że na pełnym ekranie tylko są dwie rozdzielczości 720p i 360. Żeby ten błąd usunąć, należy, a zaraz pokażę, o co chodzi. Idziemy na YouTube'a. Weźmiemy jakiś dowolny filmik i pokażę, o co chodzi. Tutaj jest ustawienia są. Tu mamy tylko dwie rozdzielczości. Nie da się ich wybrać w ogóle, powinno być w 480 lub 1080p. Nawet na pełnym ekranie są tylko dwie. Jak to usunąć, żeby były wszystkie, jak to naprawić, żeby wszystkie były rozdzielczości? Zatrzymamy filmik. No tak. Wpisujemy tu w adresie about config, enter. Tu zatwierdzamy, że zapoznaliśmy się, no i musimy tu wpisać tak w wyszukiwaniu media source. Dobrze, to jest ten i wystarczy to włączyć. Kliknąć prawym przyciskiem przełącz lub dwa razy myszką lewym przyciskiem. Już powinno zamknąć to, odświeżyć. I jak widzimy, wszystkie rozdzielczości są. Tak samo na pełnym ekranie. Sprawdzimy jeszcze inny filmik. Na przykład ten. Czy to jest wina jednego filmiku? Wszystkie są w rozdzielczości. Tak więc ten trik można użyć w Firefoxie, kiedy ktoś ma taki błąd. Dzięki za uwagę, pozdrawiam was serdecznie. Subskrybujcie, dajcie lajka. Na razie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.